Czasem przychodzą do mnie kobiety i mówią, że oglądali moje walki i niektórzy nawet poplakali, bo czuli, że jakbym ja walczyła za wszystkich kobiet, którym zrobili krzywdę. Ale właśnie ja bym chciała mieć możliwość być silną i dawać tę siłę innym. Większości ludzi, którzy nigdy nie uprawiali sport, boks to w ogóle jest agresywny sport. No co ja mogę powiedzieć, to w ogóle jest nieagresywny sport. Agresja to jest emocje, które przeszkadzają w ringu. My musimy pozbyć się ich, żeby przyjmować szybkie decyzje, prawidłowe, celnie, dokładnie. Największy sukces to się udaje, kiedy ty umieniasz ciosy. Ale czasami za twoje popełnione błędy ty możesz dostać. I to najlepsza nauczka. Kiedy ja przechodziła przez to, zdejmowała rękawice, to był najlepszy moment. I ja widziałam, że po prostu fuch, dzisiaj mi się udało, jeszcze i żyję po tym wszystkim. Sasza jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Ona była kiedyś kickboxerką, tam zdobyła złoty medal na Pucharze Świata. Później była siedmiokrotna mistrzynią Ukrainy w boksie amatorskim. Później była mistrzynią turnieju Feliksa Sztama tutaj w Polsce. Ja też dzięki temu Polskę ją zobaczyła i tam pomogli jej zrobić obywatelstwo polskie. No i jako zawodowczynia już jakby zdobyła pas mistrzyni Europy EBL. To jest ważny pas, który daje możliwość boksowania opozycji mistrzostw świata. W jakimś momencie w swoim życiu poczułam, że potrzebuję tych uczuć macierzyństwa, potrzebuję zobaczyć swoje dziecko, uśmiech. Więc nie chciałam, póki dążę do wysokich osiągnięć, żeby coś stracić w tym momencie, coś, żeby mnie ominęło. Myślałam najpierw, że jak ja stoczyłam tyle wojen w ringu, tyle walk, że wyjście kolejny raz do ringu, tylko już, powiem, w szpitalu rodząc dziecko, myślałam, że to będzie po prostu kolejna moja walka. O 2:30 nocy zaczęło się i teraz jest 14, tak? I pierwsze. Niestety wyglądało troszkę inaczej. I oczywiście każda kobieta sobie poradzi, ale łatwo nie było. Cztery miesiące temu urodziłam Kolkę i Kolka chętnie ze mną na razie spędza czas. Od 12 roku życia nie miałam takich dużych przerw w sporcie. Pierwszą moją najdłuższą przerwę to była właśnie ciąża i czułam się bardzo dziwnie. Oprócz tego dziwnego jeszcze jest mi bardzo trudno, ponieważ chęć mi wyrosła w dziesiątki razy, a umiejętności i siły pozostawili mnie.
kiedy ja musiałam zrobić 10 pompek i nie byłam w stanie, to było pierwsze takie otrzeźwiające zaskoczenie, że nie jestem już tą Saszą, która była. Sasza jest bardzo odpowiedzialnym człowiekiem. Mało takich osób, które, gdzie w sporcie tak było, że następuje jakiś trudny moment, to ludzie odpuszczają. Ale ona stara się to przełamać i stara się zawsze być najlepsza. I to mnie w Sasze się podoba. Rotacja od razu. To, co ja nabyłam przez długie lata, teraz pozwala mi szybko, szybko nabrać tą formę, którą straciłam. Dziękuję, panie Andrzeju. Jak Sasza nie miała jeszcze dziecka, też utrudniało to trochę, bo cała czas myślała, już trochę ma swój wiek, chce tych dzieci. Co ty, mamusia? Mokre, mamusia, mokre. No dobrze, no już. Teraz jest spokojniejszy, też skupi się na swojej celi i wydaje mi się, że jest coraz lepiej. No super. I tak musi być, jedno. Jedno się jedno. Nadaje i starczy. Tu jestem, chowam się za tym. Chowam się. No. Jak nie złapiesz, robimy pompki. I tak robimy pompki. 10 razy, dawaj. 8, 9 i 10. Jeden z pierwszych treningów to na początku się trenowałam z moim chłopakiem. I to jest takie dziwne wspomnienie, bo pierwszy cios w ogóle, który dostałam, pierwszy raz cios w boksie, od razu w twarz, od razu od chłopaka. Było to straszne. Barki luźnie i koncentrację, okej? Okay? No, gdzie to ja koncentrację? Jak poczułam to na swojej twarzy, to uderzenie, w środku zbierało mi się na płacz, a z drugiej strony z zewnątrz nie chciałam tego w żaden sposób pokazać. Nie chciałam łez pokazać, nic. Straszne to było, ale powiedziałam sobie, że jak przyjąłam ten pierwszy cios i byłam w stanie to wytrzymać, to jestem w stanie dalej tutaj przychodzić. Raz, raz. Dla mnie to jest drugi dom, klub. Przychodzę tu 3 razy w tygodniu. Po prostu nie wyobrażam sobie, żeby nie być w klubie. Czyk i Junusz. To twoje oczy, lewa ręka, to twoje oczy. Od, oni patrzą tu na worek. Cios i znowu patrzą. Większość dziewczyn, które pewnie tutaj przychodzi, to zna Saszę z Łomianek, bo to jest ich sąsiadka, bo widzą ją, no to jest takie wow, dziewczyna, która to gdzieś przychodzi, trenuje, to ja chcę do niej na trening, w ogóle fajnie, jak ona wygląda, jak ona bije, no mega. Raz, dwa, raz, dwa. O tak, wydech. Dobrze, o tak muszę pracować nogi. Nogi ratują głowę, później. Raz, dwa, dwa ciosy, lewej, prawej. Lewy krok, lewa ręka, prawy krok, prawa ręka, jednocześnie. Sidorenko Boxing. Czytam w gazecie, patrzę, myślę, zbliżam się do 40. Dopada mnie lekki kryzys. Zadzwonię, może mi pomogą. Odbiera kobieta. Rozmawiamy chwilę, ona mówi, przyjdź, naprawimy. No i przychodzę, naprawiamy. Przyjaźnimy się, super atmosfera. I raz, tak. Dwa i trzy. Okej. Okay. Gola, gdzie smok? A tu, a teraz tu. A i tu. Pierwsze, co mnie zdziwiło, jak ją poznałem jako zawodnika, to ważenie. Za każdym razem, jak te osoby się spotykają z dwóch obozów, to widać tą taką rywalizację, taką złą. A ona zawsze patrzy na swoje rywalki z taką czułością, no, z takim czymś, że będziemy walczyć, ale spokojnie. Poradzimy sobie i ty, i ja. Op, bam, bam. Op, bam, bam. Op, bam, bam. Unik. Raz, dwa, trzy. Skatuj.
próbuję tak. Ona przez te 4 lata, jak jest w Polsce, przeszła wszystkie etapy. Przyjeżdżała do Polski jako gwiazda boksu ukraińskiego, no, 7-krotna mistrzyni Ukrainy. I tu wylądowała w kompletnym dołku. Chodziła z CV od klubu do klubu i pytała się, czy może gdzieś potrenować ludzi. Klub, w którym ja trenowałem wcześniej, był innych właścicieli. I ona go przejęła i wyprowadziła go na prostą. Po prostu zaczął zarabiać, bo wtedy miał długi. I to jest niesamowity przykład, że ona potrafiła tak szybko stanąć na nogi. To już bam się, druga ręka, raz podnosisz. Tak. Super. Tak. Wiesz, bardzo lubię to zdjęcie. Tutaj akurat na tym zdjęciu jest mój tata, który zakłada mnie przed walką w rękawice. I to mi zawsze dawało takie, wiesz, spokój, wsparcie. Jacek postarał się zebrać wszystkich miłośników klubu naszego. Dużo chłopaków, Leszek z Pawłem bardzo często przychodzą, sparują. Takie, tak, z Leszkiem wiesz, też już sparowałem, ale nie moja waga. On jest ciężki, ale wiesz, szybki. Michał. A, Michał, no to jest nasza legenda. On od początku pierwszy mój personalny trening z Michałem był. Wzięłaś te blankiety? Sonia? Ale mamy tam, na miejscu. Weźmiemy drugie, no. Jak życie wrzuciło mnie tutaj, to ja na jakiś czas przestałam uprawiać sport i zrozumiałam, co znaczy być zwykłą, normalną osobą. Dziecko 4-miesięczne, zostawiamy paszport, wpisujemy dobro, kolor oczu, znaki szczególne, tak? Znaki szczególne, matka, wariatka. Można powiedzieć, tutaj zaczynam żyć od nowa. Byłam zaskoczona i miałam taki pierwszy oznaki, czego nie miałam nigdy wcześniej, jako depresji. Musiałam sobie po prostu z tym radzić. Ten sport, boks, mi w tym pomógł przewalczyć to, bo mi wcale nie było tutaj łatwo. Nie było bliskich, ja nie miałam pracy, więc po prostu musiałam w jakimś momencie ogarnąć się szybko, żeby przetrwać. Dwadzieścia lat temu mowy nie mogło być o kobiecym boksie. Trener powiedział mi od razu, że sorry, Sasza, nie będę z tobą pracował, nie będę tobie podpowiadał. Chcesz? Oczywiście ja nie mogę cię zabronić. I w ciągu 4 lat przychodziłam i ćwiczyłam w grupie z chłopakami i tak naprawdę ten trener dotrzymał się swojej obietnicy i ni razu nie podpowiedział mi. Ja to pamiętam, ale w każdym razie inny trener, Luiwski, który na ten czas trenował, jeden z najbardziej autorytetnych trenerów Ukrainy, zobaczył, jak wygląda mój sparing i powiedział, że jest sens zacząć współpracę. Od tego momentu zaczęliśmy pracować i w ciągu 7 lat wygraliśmy 7 razy Mistrzostwa Ukrainy. Mieliśmy medal na międzynarodowych turniejach i Mistrzostwach Europy. To, że ja jestem w tym sporcie, to nie jest po prostu i przez przypadek. To jest u mnie w krwi, ja to czułam od początku. Pamiętam, bardzo często wracając z dziewczynką z przedszkola, miałam tam po prostu prawdziwe wojny z chłopakami. Jeszcze dzięki mojemu tacie, który mnie podkręcał, który zawsze chciał mieć syna, plus wychował mnie w tym trybie. I to mnie wzmacniało i to nakręcało mnie jeszcze bardziej, ale decyzję przyjęła ja. Передайте привет от маленького дяди Коли к большому дяде Коле. Да. Ну, я видео включал, как это. Но тебя мы идеально видим, идеально слышим. Рада даже была маму увидеть, редкость. С тобой чаще общаемся. Kiedy wróciłam z swojego pierwszego treningu, o którym nikomu nie powiedziałam, to była zupełnie tajemnica, bo bałam się powiedzieć, że poszłam do sekcji sztuk walk.
wróciłam późno do domu i powiedziałam, że byłam na karate. Jak zobaczyłam to wsparcie od mamy przede wszystkim, możliwe dlatego, bo ona też była sportowcem i w wieku 16 lat skakała spadochron. I mój tata był wtedy instruktorem z tego sportu, więc ten sport znowu się taki połączył moich rodziców. Hello, papa. A gdzie ty idziesz? Nie, no tak. Kolka, więc zaczynam jego brać z sobą. I oczywiście chłopaki, patrząc na to, jak ja wchodzę do szatni, mówię, dawaj, ja podtrzymam jego na rękach. Więc to zupełnie płynnie przerosło na takie opieku. Szary, który pracuje u nas tutaj, chłopak, mistrz świata, taki groźny i w ringu, przetworzył się na zupełnie inną rolę matki. Коля уже с мамой приходит в зал, наверное, уже до 2 месяцев от роду, как говорится. И он уже имеет 4 месяца, я думаю, что это будет продолжаться с каждым месяцем, с каждым годом все больше и больше, больше раз. Давай. Оп, шибче. Так. Сейчас. Пенточку. Саша, еще пару секунд. Jeszcze parę sekund. I powalczymy trochę. Ba. Rodzice Saszki poznali się też, kiedy tata Saszki trenował jej mamę. I my też się poznaliśmy na treningu, jak Saszka trenowała mnie, to się odwróciły role. Ja przychodziłem do klubu, w którym Saszka zaczęła trenować i rzeczywiście no, od razu coś się zadziało. Nogi. Górę. I po, tak, dawaj, popracuj tu. Potrafię. Tak. Góra, dół, góra od razu. Chodź od razu. Co tam jest? Miłości. I od razu sprawa się dołączy. Bam. Ona ma prawie zawsze dobry humor. Jak przychodzi do klubu, to też z uśmiechem na twarzy. Natomiast jest taki moment, kiedy ona założy rękawice no i zaczyna przestawiać się na boks. No i rzeczywiście już wtedy nie jest taka sympatyczna, z takim niskim podbródkiem i wpatrzonymi oczami w ciebie. Żeby wyprowadzić cios do niej, to musiałem się psychicznie przełamać. A jak dostałem parę, zrozumiałem, że to jest sport. Tutaj robimy co innego. Nie ma w tym emocji negatywnych. Kończymy, zdejmujemy rękawice, przytulamy się, całujemy i idziemy do domu. I może nawet jest lepiej, że możemy odrobinę się wyżyć no, w tym sporcie. Lepiej. Już masz ten twardy cios, bardzo dobrze. Tak myślisz? Tak myślę, tak. Wcześniej było takie trochę łatwo. Ляп-ляп. Teraz to bardzo dobrze. Twardy, dobrze postawił. Ale stoi, nadal stoi. Mówiłeś mi z nim pracować na luzie, ale ja czuję, że po prostu jak on mnie, jak ja dostaję, to ja już od razu chcę oddać i ja nie mogę rozluźnić się i bić lekko. Wszystko jedno. Jak trafię, to jest dobrze. A jak nie trafię, to normalnie, że jest lepsze. To wiadomo, że wygrywa. A jak trafię, to ona się złości. Ebeze.
A ty chcesz kawkę? Nie, ja nie chcę. Ja tylko słodycz. Ja tylko to. O to. Tak. To jeden czy dwa? Dwa. Poprosimy dwa. Oj, słodyczy, to trudny dla mnie temat. Ciągła walka, w której ja jestem przegraną. Ja tak myślę, wiesz, czy myszku brać, czy nie brać. Ona na mnie patrzy, tak patrzy. Weź, tylko nie jest, chyba po prostu wszystkiego naraz. Tam jeszcze na mnie tak patrzy myszka jedna. Myszka? Tak, można jej umieścić tu. I kapka. Ja się śmieję czasami mówiąc, że nie rozumiem tych ludzi, którzy nie lubią słodyczy. Nazywam ich złymi ludźmi. Wali w mózg. Czemu się kolan nie śmieje? Bo on będzie musiał te słodycze zjeść. Dzięki. Dzięki za kawę. Ej, zdrowie. Klapałeś się, nie. Z racji tego, że jestem fotografem, często robię Staszce zdjęcia. Lubię, jak odpuści sobie, zrobi taki głęboki wydech, a najbardziej lubię, jak się zacznie śmiać z czegoś. I większość zdjęć, jak później przeglądamy z serii zdjęć, to najładniejsze są te z uśmiechem, dlatego że jest wtedy niesamowita energia jej. Czuję, że czegoś brakuje, to uzupełniać to. I nie patrzeć jednokierunkowo, że tylko dla dziecka, a muszą myśleć jeszcze o sobie. Ponieważ jesteśmy szczęśliwi, to możemy zrobić szczęśliwi naszych bliskich. Kiedy ja zdobyłam Puchar Świata z kickboxingu, ja zdobyłam taką pewność siebie, że zrozumiałam, że po prostu nie ma osób, które mnie pokonają. Po tych mistrzostwach świata pojechałam na mistrzostwa Ukrainy z boksu. Kiedy wychodziłam do ringu, ja pamiętam do dzisiaj tu pewność siebie. Wychodziłam przeciw doświadczonej na ten czas, na 16 lat starszej od siebie zawodniczki. I kiedy mi się to nie udało, byłam tak zaskoczona, że po prostu zrozumiałam, że dopóki ja nie wygram w tej dyscyplinie, to ja nie przestanę uprawiać ten sport. O tak, 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 tak. Dawaj, 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 dawaj. Razem teraz. Bam, bam, bam. До гури, видих, 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 пінь, 4, 3, 2, 1. Ніже, 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 ніже. Це виховати Колька. Як мені то уда, туди, може, буде мішала околиним дітським. Наразі не мам таких мішлів. Час. Наразі мішлю о тим, що буде хотіла пас мішені свята. No, szybko się jest. I tyle. Bardzo dobrze wszystko, no co? No, przydałoby się sobie, wiesz, tak jakby takie trochę siły takiej statycznie, nie? Wiesz, taką bazę zrobię, taką siłową bazę. I ja się z tym zgadzam, bo ja to czuję. No wiesz, no tu cel, tu cel. Raz, dwa, uderzy przy sumie, żeby rękę cień lewa, ci prawa, żeby nas nie opadało, tak? Bo jeżeli troszkę... Muszę jego nakarmić, wiesz? To... Tak, szybciej, szybciej, a nie tak, jak...
przepraszam. Nie tylko ja muszę szybko. Ja zwyczaiłem się, przepraszam. Chodź. Też w kluczach? Nie.